Powiedzmy, że mam symetryczną monetę. Symetryczna moneta to jest taka, która jest uczciwa, w tym sensie, że jak ją podrzucę, to jest taka sama szansa na to, że spadnie orłem do góry, jak na to, że spadnie reszką do góry. Czyli to prawdopodobieństwo w obu przypadkach jest równe 1 druga. No i rzucam taką monetą 4 razy, czyli wykonuję 4 rzuty. 4 rzuty jeden za drugim. No i teraz obliczymy sobie różne prawdopodobieństwa. Zaczniemy może od prawdopodobieństwa takiego zdarzenia. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie dokładnie dokładnie jeden orzeł? Może zanim to obliczymy, to przyjrzyjmy się naszej przestrzeni zdarzeń elementarnych, zbiorowi wszystkich możliwości. Mamy cztery rzuty, tak? Za każdym razem mamy dwa możliwe wyniki: orzeł lub reszka, orzeł lub reszka. Orzeł lub reszka, orzeł lub reszka. Czyli wszystkich możliwych ciągów wyników, wszystkich możliwych wyników będzie 2 razy 2 razy 2, czyli 16. Tak, bo każda taka sekwencja typu na przykład reszka, orzeł, orzeł, reszka, to jest inny wynik. No więc wszystkich takich wyników jest 16, bo mamy dwie możliwości na każdym miejscu. No i pamiętacie, że prawdopodobieństwo jednego takiego konkretnego wyniku, jednej takiej konkretnej sekwencji, jest równe 1 szesnasta bo każda z tych sekwencji jest tak samo prawdopodobna jest ich 16 więc prawdopodobieństwo wypadnięcia jednej konkretnej jest równe 1 szesnasta no dobrze ale tutaj mamy inny problem bo pytamy jakie jest prawdopodobieństwo tego że wypadnie dokładnie jeden orzeł więc to jest trochę inne pytanie to zetrzemy tutaj żeby nam nie przeszkadzało no bo to nie jest tylko jedna konkretna sekwencja ponieważ to zdarzenie może być zrealizowane na wiele różnych sposobów bo orzeł może wypaść jako pierwszy, jako drugi, jako trzeci i tak dalej. Tak czy inaczej jest to dosyć proste, no bo tak jak powiedziałem, orzeł może wypaść jako pierwszy, czyli możemy mieć sekwencję typu orzeł, reszka, 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 albo taki ciąg. Reszka, orzeł, reszka, reszka, kiedy orzeł jest drugi. Orzeł może wypaść jako trzeci, czyli będzie reszka, reszka, orzeł, reszka lub jako ostatni, czyli będzie reszka, reszka, reszka i orzeł. To są wszystkie cztery możliwości, w jakich wypadnie orzeł. Albo będzie pierwszy, albo drugi, albo trzeci, albo czwarty. Te zdarzenia wzajemnie się wykluczają. To znaczy jest niemożliwe, żeby którekolwiek dwa z tych zdarzeń zaszły jednocześnie. No albo wypada taka sekwencja, albo taka. Nie mogą zajść jednocześnie. Ponieważ te zdarzenia się wykluczają, to ich prawdopodobieństwa Możemy do siebie dodawać. Prawdopodobieństwo sumy tych zdarzeń będzie sumą tych prawdopodobieństw. Właśnie dlatego, że te zdarzenia nawzajem się wykluczają. No i teraz prawdopodobieństwo każdego z tych zdarzeń jest równe 1 szesnasta, tak jak już mówiłem wcześniej. Czyli tu będzie 1 szesnasta, tu będzie 1 szesnasta. Dodać 1 szesnasta i dodać 1 ,16. To razem będziemy mieli 4 szesnaste. A zatem prawdopodobieństwo tego zdarzenia będzie równe 1 czwarta. Czyli prawdopodobieństwo tego, że wypadnie dokładnie jeden orzeł jest równe 1 czwarta. No i obliczyliśmy to, wyliczając w zasadzie wszystkie te przypadki, które spełniają ten warunek, który tutaj sobie napisaliśmy. Teraz zastanówmy się nad takim zadaniem. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wypadnie, że wypadną dokładnie, dokładnie dwa orły? No to już jest troszkę bardziej skomplikowane, dlatego że pewnie więcej będzie takich ciągów, które to realizują. No ale spróbujmy je policzyć. Ja przygotowując ten film miałem dużo czasu, więc wypisałem wszystkie wyniki od czterech rzutów jedną monetą. No i możemy teraz zobaczyć, kiedy są takie zdarzenia, że wypadają dokładnie dwa orły. No to ja widzę, że tutaj są dwa orły. Tu są dwa orły. Tu są dwa orły dalej tutaj mamy dwa orły tutaj i tutaj no i jak na moje oko to już jest wszystko możecie sprawdzić czyli jest ich dokładnie 6 no i trzeba to podzielić znowu przez 16 wszystkich możliwych przypadków no to po skróceniu dostajemy że to prawdopodobieństwo będzie równe 3/8 no dobrze ale czy zawsze jest tak że będziemy musieli wypisywać wszystkie możliwe przypadki a co jeżeli będziemy rzucać monetą 10 razy i będziemy się pytać na przykład, jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie pięć orłów. Dokładnie pięć orłów. No to wtedy liczba wszystkich możliwych przypadków będzie już szła w tysiące. No więc bez sensu będzie wypisywać je wszystkie. Więc trzeba się nauczyć jakichś takich sprytniejszych metod obliczania tego typu rzeczy. I tutaj z pomocą przychodzi nam kombinatoryka. No to zajmijmy się jeszcze raz tym samym pytaniem, czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadną dokładnie dwa orły, ale rozwiążemy je na sposób kombinatoryczny. Z użyciem kombinatoryki. Wyobraźmy sobie, że to są nasze rzuty, cztery rzuty. No i teraz pytamy: ile jest takich ciągów, ile jest takich wyników, kiedy wypadają dokładnie dwa orły? Czyli ile jest takich sekwencji rzutów, że tutaj w dwóch miejscach będą orły, a pozostałe to będą reszki. Więc możemy myśleć, o tym, że to jest rzut numer 1, rzut numer 2, rzut numer 3, rzut numer 4, A to jest to samo, co na przykład byśmy myśleli, że to są jakieś miejsca i my chcemy rozmieszczać tutaj nasze orły. I możemy na przykład dać dwa orły na początku, jako pierwsze dwa, albo jako drugi i czwarty i tak dalej. I teraz pytamy się, na ile sposobów my możemy te orły tutaj rozmieścić. No to powiedzmy, że mamy te dwa orły, niech jeden się nazywa orzeł A, drugi się nazywa orzeł B. No i to jest zadanie podobne do takiego, jak było kiedyś z rozmieszczaniem ludzi na krzesłach, na przykład w jednym z innych filmów, pytaliśmy, na ile sposobów można tutaj ludzi umieścić na krzesłach. No to to jest bardzo podobne zadanie. Czyli na przykład orzeł A może być tutaj albo może być tutaj, tak? Pozostałe to będą reszki. No i musimy policzyć, na ile sposobów można to zrobić. Jeżeli orła A przydzielamy na jedno spośród czterech miejsc, no to mamy do wyboru cztery. Mamy cztery możliwości. Cztery możliwości. Jak już wybierzemy miejsce dla orła A, tutaj w tym szeregu, no to dla orła B zostaną nam już tylko wtedy trzy możliwości, bo jedno miejsce będzie już zajęte, czyli będą trzy możliwości. To jaka jest całkowita liczba możliwości rozmieszczenia tych dwóch orłów? No cztery razy 3, czyli będzie mieli 12 całkowitą liczbę możliwości. Tylko że to jest nadal trochę za dużo. Dlaczego? No bo ja tutaj mówiłem orzeł A i orzeł B. Na pewno zastanawialiście się, po co ja je rozróżniam. Po co piszę, że jeden jest A, a drugi jest B. No i słusznie, że się zastanawialiście, no bo to jest bez sensu je rozróżniać. No bo wyobraźmy sobie, że, że mamy taką sekwencję, że mamy orzeł A, orzeł B, a potem jest reszka, a potem jest reszka. Albo mamy taką sekwencję, orzeł B, orzeł A, potem jest reszka, a potem jest reszka. No to, tak jak ja tutaj liczyłem te 12 możliwości, to ja rozróżniałem takie sytuacje. Rozróżniałem, że orzeł A jest na pierwszym miejscu, a B jest na drugim, albo na odwrót. A tak naprawdę ja powinienem je utożsamić. Powinienem powiedzieć, że to jest, że to, jest to samo. To jest to samo. To jest ta sama kombinacja. Nie powinienem tych rzeczy rozróżniać. Czyli te 12 to jest policzone za dużo, ponieważ takie sytuacje ja liczę dwa razy. No i ponieważ zawsze mogę dwa orły zamienić miejscami, to każdą z tych sytuacji ja policzyłem dwa razy. Czyli to, co muszę zrobić ostatecznie, to muszę te 12 możliwości podzielić przez dwa. I będę miał wtedy sześć naprawdę rozróżnialnych, może napiszę to tak. Rozróżnialnych, rozróżnialnych możliwości. No, i co za tym idzie? Prawdopodobieństwo naszego zdarzenia, skoro jest 6 tych możliwości umieszczenia tych orłów na tych czterech miejscach, to to oznacza, że prawdopodobieństwo tego naszego zdarzenia, że dwa razy wypadnie orzeł, będzie równe 6 dzielone przez 16 przez wszystkie możliwości, czyli to będzie 3 ósme. No, musiał nam się odtworzyć ten sam wynik, który już tutaj mieliśmy. No, bo nie może być tak, że różne rozumowania prowadzą do różnych wyników. Ale to rozumowanie ma tę zaletę, że ono się łatwo uogólnia. Gdybyśmy na przykład mieli nie 4, a 10 rzutów i nie 3 orły, a 5 na przykład, no to wtedy byśmy policzyli, na ile sposobów możemy te 5 orłów rozmieścić na 10 miejscach. No i to by była jakaś liczba tych możliwości. Potem byśmy musieli jeszcze to podzielić przez liczbę, na ile sposobów możemy te orły pomiędzy sobą zamieniać, po to, żeby nie uwzględniać różnych kolejności. No, 5 orłów to byśmy mogli rozmieszczać na 5 silnia sposobów. Czyli byśmy tutaj przez 5 silnia podzielili. I to, co tutaj zrobiliśmy, to policzyliśmy, ile jest kombinacji dwuelementowych, bo mieliśmy dwa orły, ze zbioru czteroelementowego. Czyli na ile sposobów można wybrać dwa miejsca spośród czterech, żeby rozdzielić te miejsca między dwa orły. I liczyliśmy liczbę kombinacji, dlatego że nie uwzględnialiśmy kolejności. Utożsamialiśmy. Te przypadki, które różniły się tylko kolejnością, wtedy kiedy nie uwzględniamy kolejności, to liczymy liczbę kombinacji. Możecie zajrzeć do filmu o kombinacjach i dowiedzieć się tam o tym więcej.